To była jedna z najgłośniejszych wizyt dyplomatycznych w Europie. Minister spraw zagranicznych faszystowskich Włoch, Galeazzo Czano, wraz z małżonką, córką dyktatora Italii, Eddą Czano Mussolini, przybył do Polski. Był luty 1939 roku. Europa i świat coraz częściej spoglądają w stronę Polski, gdyż relacje Rzeczpospolitej z trzecią Rzeszą od około miesiąca były już napięte. Co włoskich dyplomatów wprawiło w osłupienie podczas wizyty w Polsce? Jakie incydenty miały miejsce? Czy Włosi faktycznie chcieli być pośrednikami w sporze między Polakami a Niemcami? O tym wszystkim już za chwilę. Przejdźmy jednak do krótkiej prezentacji Włochów. Edda w momencie wizyty miała 38 lat. Była najstarszym ze wszystkich dzieci Mussoliniego. W 1925 roku poznała hrabiego Galeazzo Czano. Uchodził on za osobę inteligentną, odważną. W połowie lat 20 był początkującym dyplomatą. Karierę nieco ułatwił mu ojciec, który przez długi czas był członkiem rządu. Gdy Edda po raz pierwszy spotkała Galeazzo, miała powiedzieć: Mówią, że jest pan bardzo inteligentny. To musiało mocno podbudować ego dyplomaty, i już trzy miesiące później Galazzo i Edda byli małżeństwem. Szybko stali się ulubieńcami włoskich mediów. Biograf Benito Mussoliniego, Goran Heck, pisał: Edda nie uchodziła za piękność, a Czano, podobnie jak jego teść, nie był wzorem wierności. Mimo to ich małżeństwo można uznać za szczęśliwe. Oboje stali się prawie tak popularni, jak para królewska. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci, a po ślubie kariera Czano nabrała rozpędu. Doświadczenie zebrane na misjach dyplomatycznych pozwoliło mu awansować na rzecznika prasowego samego Benito Mussoliniego. W 1934 roku był podsekretarzem stanu w Urzędzie do Spraw Prasy i Propagandy. Rok później był już ministrem propagandy. Czano wśród współpracowników budził tak często podziw jak i zazdrość. Wielu upatrywało w nim naturalnego następcę Mussoliniego w przyszłości. Dyktator musiał cenić dyplomatyczne umiejętności swojego zięcia i hrabia Czano w 1936 roku, został ministrem spraw zagranicznych w faszystowskiej Italii. Od tej pory był obecny przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach włoskiej polityki oraz jednym z najbardziej zaufanych ludzi DUCZE. Gdy włoska para przyjeżdżała do Polski, sytuacja międzynarodowa w Europie Środkowo-Wschodniej staje się napięta. Do wizyty małżeństwa Czano doszło miesiąc po słynnej wizycie Joachima von Ribbentrop'a w Warszawie. To właśnie wtedy niemiecki minister spraw zagranicznych usłyszał od Polaków, że nie ma mowy, by Warszawa zgodziła się na włączenie Gdańska do Rzeszy. Odrzucono też próby wciągnięcia Polski do paktu antykominternowskiego. Poza zrozumiałą i oczywistą krytyką prasy lewicowej, na parę dni przed wizytą polska prasa rozpisywała się o polsko-włoskiej przyjaźni, przypominając najważniejsze zdarzenia we wspólnej historii, głównie z XVIII i XIX wieku. Podkreślano, że to właśnie Benito Mussolini po przejęciu władzy podjął kroki w celu uznania przez mocarstwa koalicji wschodnich granic Polski. Do wizyty czano dużą wagę przykładał też polski minister spraw zagranicznych, Józef Beck, który przed przyjazdem zanotował Szano jest bezsprzecznie portę parole Mussoliniego. Kultury wielkiej nie posiada, ale można na nim polegać. Rzadko mówi, ale gdy już mówi, to zawsze prawdę. Do wizyty w Warszawie przywiązuje on dużą wagę. Pod koniec lutego 1939 roku w Gdańsku dochodziło do antypolskich incydentów, co wzmocniło nastroje antyniemieckie w Warszawie. Tymczasem w tym samym momencie do Polski przyjeżdżają Galeazzo i Jedda. Formalnie podróż była rewizytą, gdyż kilka miesięcy wcześniej Italię odwiedził polski minister spraw zagranicznych. Ale moment, gdy Czano pojawił się w Polsce był wyjątkowy. Włosi już od kilku lat są złączeni silnym sojuszem z Hitlerem. Ten z kolei obrał właśnie wrogi kurs wobec Polski. Nic dziwnego, że podczas wizyty Czano zdawał się być zdezorientowany. Zacznijmy jednak od początku. Galaco i Jedda przybyli do Polski po długiej podróży pociągiem 24 lutego 1939 roku. W podróży Włochom towarzyszył polski ambasador w Italii, Bolesław Wieniawa-Długoszowski oraz sztab włoskich dziennikarzy. Na dworcu głównym w Warszawie witał ich zgodnie z protokołem dyplomatycznym polski minister spraw zagranicznych Józef Beck, ale obecny był także prezydent Warszawy, Stefan Starzyński. W toku zamieszania na dworcu miało dojść do niewielkiego incydentu związanego z Eddą, a właściwie jej służącą. Wspominał to później pracownik polskiego MSZ-u, Jan Mejsztowicz. Już na dworcu służąca Czanowej zagubiła się w tłumie cylindrów, mundurów, tajniaków i gapiów. Bez niej jedynej, orientującej się dostatecznie w czeluściach bagaży, Ministrowa nie mogła zmienić podróżnego stroju. Zanim tę ważną osobistość odszukano i odstawiono Ciupasem, minęła godzina wyznaczona na śniadanie w ambasadzie włoskiej. Gdy Czano zjawił się w Warszawie to, co działo się w Polsce, mogło mu przypominać polityczny kabaret. Wszystko za sprawą studentów, którzy zaatakowali niemiecką ambasadę. W stronę budynku leciały kamienie oraz wybijano szyby, a policja wprawdzie reagowała opieszale, ale skutecznie. Czano musiał być mocno zdziwiony, gdy ta sama, najczęściej skrajnie prawicowa młodzież, Pozdrawiała go hasłami na cześć Italii i Mussoliniego, dodając przy tym antyniemieckie hasła. A jednak czano zdobył się na pewien gest, który opisali później dziennikarze. W sobotę, około godziny trzeciej po południu, młodzież akademicka przybyła tłumnie pod gmach ambasady włoskiej na placu Dąbrowskiego. I urządziła gorącą manifestację na Cześć Italii. Wznoszono okrzyki Niech żyją Włochy, niech żyje Mussolini. Gdy manifestacja młodzieży na Cześć Italii trwała już kilka minut, na balkonie pałacu ambasady ukazał się minister Czano. Faszystowskim podniesieniem ręki pozdrowił on manifestującą młodzież i odpowiadając na entuzjastyczne okrzyki zawołał Niech żyje Polska. Włoski polityk oraz jego goście być może spodziewali się większego entuzjazmu tłumu, tak jak to było podczas wizyt w Niemczech. W ich oczach Polska, podobnie jak Italia, miała być rządzona po dyktatorsku, ale warszawskie ulice podczas przejazdów zaproszonych gości były puste, a wyrazem sympatii była jedynie wspomniana manifestacja pod ambasadą, gdzie hasła w stylu: Niech żyją Włochy, niech żyje Mussolini, niech żyje Czano. Przeplatały się z precz z Hitlerem, czy precz z Niemcami. W obliczu takich okrzyków czano prawą ręką pozdrawiał manifestantów. Te polityczne pomieszanie z poplątaniem skomentował później w dziennikach, pisząc. Przyjęcie ludności nacechowane raczej ciekawością, a może nawet sympatią, ale bez zapału. Miasto jest szare, płaskie, bardzo smutne, mimo że blade słońce oświetla i ogrzewa ulice tej stolicy bez charakteru. Polska, mimo całych wysiłków Beka, jest z gruntu antyniemiecka. Jej tradycje, instynkt i jej interesy przeciwstawiają ją Niemcom. Tego samego dnia hrabia Czano złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Następnie odbył się uroczysty obiad, podczas którego Józef Bek wygłosił toast, mówiąc. Witając pana na dworcu w Warszawie, miałem sposobność podkreślić zadowolenie naszego rządu z powodu pańskiego przybycia i wdzięczności, że znalazł pan dla nas czas i nie zawahał się na odbycie dość długiej jak na europejskie warunki drogi. Chciałbym jeszcze podziękować specjalnie hrabinie Czano, iż zechciała panu towarzyszyć. Niezależnie od tej odległości, znalazł się pan tu w Polsce między szczerymi przyjaciółmi. Wznoszę kielich na cześć jego królewskiej mości Wiktora Emanuela, jego ekscelencji Benito Mussoliniego i za Pańską, panie Ministrze, osobistą pomyślność. Czano odpowiedział nie mniej dostojnie. Jestem Panu bardzo wdzięczny za serdeczne słowa skierowane do mnie i wyrażone przez Pana dowody przyjaźni, które wywołują u mnie najszczerszy i najserdeczniejszy oddźwięk. Było dla mnie prawdziwą radością móc przybyć do Warszawy i odwiedzić ten szlachetny kraj, tak odległy w przestrzeni, a tak bliski sercu Włoch. Wznoszę kielich na cześć Pana Prezydenta Rzeczpospolitej i piję za pomyślność narodu, Pańskiego rządu i za pomyślność osobistą Waszej Ekscelencji. Tego typu toasty to w dyplomacji były normą. Następnego dnia hrabia odsłaniał w Warszawie pomnik pułkownika Francesco Nullo. Był on bojownikiem o zjednoczenie Italii, idealistą, który gdy dowiedział się o wybuchu powstania w Polsce, jako ochotnik zgłosił się wraz z kilkoma towarzyszami do walki o niepodległość Rzeczpospolitej. Autorem rzeźby był Gianni Remuzzi. Przy odsłonięciu obecny był również burmistrz miasta Bergamo, miasta, w którym urodził się Nullo i które sfinansowało monument. Na pomniku zamieszczono też napis. Urodzony w Bergamo 11 marca 1826 roku Gary Balczyk, bojownik o niepodległość i zjednoczenie Italii, walczył za wolność Polski w Powstaniu Styczniowym i poległ w bitwie pod Krzykawką dnia 5 maja 1863 roku. W uroczystości brali również udział weterani Powstania Styczniowego, których Czano witał osobiście. Minister spotkał się także na Zamku Królewskim z prezydentem Ignacym Mościckim. Najwięcej czasu spędzał jednak z Beckiem, który formalnie był gospodarzem spotkania. W dziennikach Czano pisał, że Beck nie mówił mu jednak nic sensacyjnego, Polska chce pokojowego współistnienia tak z Niemcami jak i sowiecką Rosją, a sojuszem związana jest z Francją. Tymczasem Józef Beck w prywatnych korespondencjach uważał, że Czano go rozczarował. Boi się własnego cienia, kiedy mówi o polityce wobec Niemców. Poza sentymentami i kurtuazją nie zdobył się na żadną myśl polityczną. Józef Beck zapewne zakładał, że Czano przybędzie jako pośrednik do rozmów między Polakami a Niemcami. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Rzeczywiście nic konkretnego podczas rozmów nie ustalono. Co więcej, w prywatnej rozmowie czano z niemieckim ambasadorem Hansem von Moltke. Mówił, że wprawdzie Polacy są lekko rozgoryczeni postawą Francji oraz pozytywnie odnoszą się do państw osi, ale na większą współpracę nie mają ochoty, a to oznacza, że Polakom nie można ufać. Na przyjęciu we włoskiej ambasadzie, Czano bardzo długo, zbyt długo rozmawiał z niemieckim ambasadorem, co budziło niezadowolenie Polaków. Informacje te znamy z raportów niemieckiego ambasadora, które wysyłał do Berlina a które zachowały się do dziś w niemieckich archiwach. Ponadto włoski ambasador w Polsce, Di Valentino, naciskał na Becka, by na przyjęciu obecni byli tylko przedstawiciele państw antykominternowskich. Beck odmówił, mówiąc, że nie chce, by przyjęcie przerodziło się w manifestację państw osi, co mocno zirytowało Włochów i Niemców. O tym wszystkim wiedziano jednak w kuluarach. Prasy do spotkań i przyjęć nie dopuszczono, więc opinia publiczna niewiele wiedziała o napiętych relacjach. O tych szczegółach, które rzucają cień na relacje polsko-włoskie, praktycznie nikt nie wiedział, poza najważniejszymi osobistościami. Prasa, tak polska, jak i włoska, z zadowoleniem szeroko komentowała przyjaźń obu państw. Specjalny wysłannik z Rzymu podkreślał bitność polskiego żołnierza podczas wojny polsko-bolszewickiej, a w ilustrowanym kurierze codziennym pojawił się wywiad z Bolesławem Wieniawą Długoszowskim, ambasadorem Rzeczpospolitej w Rzymie który podczas rozmowy nie szczędził komplementów tak Mussoliniemu, jak i Czano. O Wieniawie wypowiedział się dla polskiego dziennika także sam hrabia, mówiąc Wieniawa jest rzadkim dyplomatą, z którym załatwiam każdą sprawę w trzy minuty. Znajdujemy przy tym czas, ażeby opowiedzieć sobie najświeższy dowcip. Niestety już za parę miesięcy Czano mocno rozczaruje Wieniawę, a drogi obu panów się rozejdą, ale o tym później. Trzeci dzień wizyty Galazzo wraz z Eddą udali się do Białowieży, by następnego ranka wziąć udział w polowaniu. Miejsce to odwiedzali liczni dyplomaci i dygnitarze z zagranicy, jak Artur Greiser czy Hermann Gering. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej w Białowieży gościł Heinrich Himmler. Podczas polowania Galaco Czano strzelał całkiem nieźle i nie potrzebował żadnego wsparcia, ale córka Mussoliniego nie radziła sobie z tym najlepiej. Wydarzenie nakręcił początkujący filmowiec i ceniony fotograf, Wodzimierz Puchalski. Podczas wizyty w Białowieży włoscy goście odwiedzili też Park Krajobrazowy oraz złożyli podpisy w księdze pamiątkowej, która przetrwała do dziś. Ostatnim akcentem był pobyt w Krakowie. Minister Czano wizytował Wawel, a momentem szczególnym było złożenie wieńca pod sarkofagiem Józefa Piłsudskiego. Zresztą hrabia zauważył, że postać marszałka jest tak żywa w polskim społeczeństwie, że wygląda to tak, jakby nieboszczyk rządził po dyktatorsku Rzeczpospolitą. Sporą ilość czasu poświęcono na zwiedzanie zabytków w Krakowie, ale na Włochu, którego kraje jest ojczyzną renesansu, nie robiły one żadnego wrażenia. Zresztą wyraz twarzy ministra spoglądającego na sarkofag króla Batorego mówi sam za siebie. W dziennikach hrabia odnotował: Kraków, pałace i pamiątki, które w ich oczach są liczne i piękne, a w naszych mało co przedstawiają. Ten sam dzień Włosi opuścili Polskę, ale echo wizyty wciąż nie będzie schodzić z pierwszych stron gazet. Kropką na i w dyplomatycznych uprzejmościach było oświadczenie Mussoliniego, gdzie ducze mówił o więziach odrodzonej Polski i faszystowskiej Italii, o odwadze polskich żołnierzy, wyjątkowej kulturze i przyjaźni. Podsumowując, większość opinii publicznej w Polsce i we Włoszech uznała wizytę za udaną. Obecność włoskich mężów stanu w Warszawie i Krakowie nie podobała się jednak Francuzom, których relacje z Włochami były już napięte. Ambasador Francji w Polsce, Leon Noel, we wspomnieniach pisał o całej wizycie w dosyć złośliwym tonie. Francuski ambasador kpił z licznych według niego incydentów, wyliczał je później w swoich wspomnieniach. Miały miejsce incydenty podkreślające jeszcze bardziej chłód odczuwany zaraz przy pierwszym spotkaniu między Polską a jej gośćmi. Kilka z nich wywołali dziennikarze włoscy, na czele których znajdował się znany gallofob, Gejda. W jednej z kawiarni kazali grać giovinecę. Po czym na życzenie obecnych Polaków orkiestra zagrała marsyliankę. W rezultacie rozległy się obraźliwe okrzyki, a nawet doszło do bójki. Czano dokonał odsłonięcia o kilkaset metrów od ambasady Francji marmurowego popiersia pułkownika Nullo. Wygląd tego Włocha noszącego napoleońską brudkę na wzór marmory, a przede wszystkim jego nazwisko, wywoływały żarty ze strony Polaków. Czy wie pan, powiedział profesor Stroński, jaki jest rezultat podróży Nullo? Hrabina Edda użalała się z powodu niezbyt fortunnej notatki w jednym z pism warszawskich, w której kpiono z zapału, z jakim wytańcowała całą noc na balu słynnych szwoleżerów. Wymyślała na swoich gospodarzy w czasie obiadu wydanego przez mego włoskiego kolegę, a plotka głosiła, że w chwili odjazdu na peronie dworca odbyła się cierpka wymiana zdań między nią a panią Bekową. Do tych rewelacji Noela musimy podchodzić z rezerwą. Był to człowiek wyjątkowo Polsce nieprzychylny, jakiekolwiek próby relacji Rzeczpospolitej z Niemcami czy Włochami wywoływały u niego niechęć. Jedwiga Beck nic nie wspominała o rzekomych zajściach z Eddą. Nie wydaje się też możliwe, by wrażliwi na bezinteresowną pomoc Polacy kpili z Francesco Nullo, choć w przypadku strońskiego oraz jego charakteru wcale nie jest to wykluczone, że opowiadał podobne żarty w swoim środowisku. Co do balu, to faktycznie, uwielbiająca tańczyć córka Mussoliniego, balowała całą noc, co było misterną intrygą Wienia Wydługoszowskiego który miał wcześniej zachęcać polskich oficerów, by każdy z nich tańczył z Eddą. Wizyta rodziny Mussoliniego w Polsce była również natchnieniem dla artystów. Znany ze specyficznego poczucia humoru, Julian Tuwim w utworze Kwiaty Polskie poświęcił fragment córce Mussoliniego oraz jej mężowi. Gdy wielki grzmiał w obozie jubel, że Józek z Hesem był na wódce, że Czano porwał dziubę, że Bolek z Eddą tnie hołubce, od gdy wbijali tym tańcem gwoździe w naszą trumnę. Leon Noel oburzył się jeszcze na jedną rzecz. W dzień odjazdu państwa Czano w ilustrowanym kurierze codziennym pojawił się artykuł Konrada wrzosa o intrygującym tytule Żądania Włoch wobec Francji i przyjaźń polsko-włoska. W treści dziennikarz sugerował, jakoby Francuzi oszukali Włochów po zakończeniu I wojny światowej. Sugerował nawet francuskie ustępstwa w spornym tunisie. Konrad Wrzos był apologetą Józefa Beka, co tym bardziej rozścieczyło Noela. We wspomnieniach Francuz pisał później. Pewien dziennikarz bez talentu i bez charakteru, który dzięki pochlebstwom wkradł się w właski beka, umieścił w jednym z najpoczytniejszych dzienników ohydny artykuł o stosunkach francusko-włoskich. Wykładał w nim bez ogródek i żadnych zastrzeżeń włoskie tezy rewindykacyjne, przekraczające granice. Musiałem złożyć protest u ministra spraw zagranicznych i zabronić temu pismakowi wstępu do ambasady francuskiej. Dwa tygodnie po wizycie Czano przestała istnieć Czechosłowacja, a Polska była coraz bardziej otaczana przez Niemców. Włosi wykazywali nawet ochotę, by pośredniczyć w kontaktach Polaków z Hitlerem. W maju, gdy relacje Polski z Niemcami stanęły na ostrzu noża, gala Czano zdecydował się wysłać do Józefa Beka oficjalną notę. Jest szczerym życzeniem rządu faszystowskiego, by Niemcy i Polska mogły powrócić do normalnych stosunków, uregulowawszy w sposób pokojowy swoje problemy. Ale należy zarazem dodać, że gdyby to nie nastąpiło i musiałby wybuchnąć kryzys, w Warszawie nikt nie powinien mieć złudzeń co do postępowania Włoch. Staniemy po stronie Niemiec. Ta jakże szczera deklaracja wprawiła w osłupienie nie tylko polskich polityków, ale i wieniowe Długoszowskiego. W tym samym czasie Czano w swoich dziennikach zanotował: Cokolwiek się stanie, Polska zapłaci koszty konfliktu. Żadna pomoc francusko-brytyjska nie jest możliwa, przynajmniej w pierwszej fazie wojennej, i Polska zamieni się wkrótce w kupę gruzów. Wieniawa przyznaje, że w wielu punktach mam rację, ale wierzy w ostateczne powodzenie, które da nową moc Polsce. Obawiam się, że jego złudzenia podziela, niestety, wielka, zbyt wielka ilość Polaków. Włosi w rzeczywistości obawiali się rosnącej potęgi Niemiec. Czano zaczął nawet nakłaniać Wieniawe do przyjęcia niemieckich warunków, ale ten nie chciał o tym słyszeć. W sierpniu, gdy wojna wisiała nad Europą, a Włosi nie kwapili się, by do niej dołączyć, hrabia Czano zapisał w swoim dzienniku jeszcze takie słowa: Nasz radca z Warszawy donosi, że Polska będzie się bić do ostatniego żołnierza. Kościoły są pełne, modlą się do Boga i śpiewają: Boże, ratuj naszą ojczyznę. Ci ludzie będą jutro zmasakrowani przez żelazo germańskie, choć są zupełnie niewinni. Sercem całym jestem z nimi. Wybuch wojny to koniec II Rzeczpospolitej, a o echu wizyty zięcia i córki Mussoliniego świat już dawno zapomniał. Jak jednak potoczyły się losy uczestników tej pamiętnej wizyty? Losy Józefa Beka i jego żony Jadwigi są powszechnie znane. Polski minister zmarł w 1944 roku w Rumunii na Gruźlicę. Podczas internowania w tym kraju spisał swoje wspomnienia pod tytułem Ostatni raport. Jego prochy do Polski trafiły dopiero w 1991 roku. Żona Beka Jadwiga po wojnie mieszkała w Londynie, gdzie pracowała m.in. jako sprzątaczka wydała pamiętniki swojego męża, a także własne, o tytule Kiedy byłam ekscelencją. Do kraju już nie wróciła. Zmarła w 1974 roku. Autor rozlicznych artykułów o wizycie ministra Czano w Polsce, Konrad Wrzos, gdy wybuchła wojna trafił do Francji, z czego naigrywał się Leon Noel, wypominając dziennikarzowi jego antyfrancuskie artykuły. W dwudziestoleciu międzywojennym uchodził za jednego z najwybitniejszych reporterów. Po wojnie świat o nim zapomniał. Jeszcze w 1942 roku trafił do Brazylii i tam też zmarł w wieku 69 lat. Wieniawa-Długoszowski, ambasador Polski w Rzymie, na oczach hrabiego Czano kompletnie się rozkleił, gdy dowiedział się najpierw o ataku Związku Sowieckiego na Polskę, a następnie o ucieczce Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych RP Edwarda Rydza-Śmigłego. Próby nominowania Wieniawy na prezydenta Rzeczpospolitej na wychodztwie skończyły się fiaskiem, gdyż propozycje te odrzucili Francuzi. Nie mógł się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Popełnił samobójstwo w 1942 roku w Nowym Jorku. Był postacią na tyle ciekawą, że z pewnością powstanie o nim osobny odcinek. No i wreszcie główni bohaterowie tego materiału. Co się stało z Gala Cocano? Jego losy były nie mniej tragiczne niż Wieniawy. W początkowej fazie wojny nadal piastował stanowisko ministra. W 1943 roku był coraz bardziej sceptyczny wobec decyzji Mussoliniego oraz w sprawie sojuszu z Niemcami. W tym samym roku wziął udział w zebraniu Wielkiej Rady Faszystowskiej oraz poparł odsunięcie swojego teścia Benito Mussoliniego od władzy i opowiedział się za separatystycznym pokojem z Aliantami. Tyle, że gdy Mussolini z pomocą Hitlera odzyskał kontrolę nad północną częścią Włoch, Galazzo Czano za zdradę został najpierw aresztowany przez Gestapo, a następnie, mimo wstawiennictwa Eddy u ducze, skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano, gdy Czano miał 40 lat. Włosi nie mogli darować Mussoliniemu, że porwał się na własną rodzinę, dlatego decyzja ta, choć podyktowana presją Niemców, dla ducze była początkiem końca. Edda Czano Mussolini po egzekucji męża uciekła z dziećmi do Szwajcarii. Przy sobie miała dziennik Galeazzo, który wkrótce został opublikowany. Wielokrotnie był on cytowany w tym odcinku. Dziennik Czano stanowi jedno z najciekawszych źródeł do historii faszyzmu, przedwojennej dyplomacji oraz II wojny światowej. Sama Edda w 1975 roku również wydała swoje wspomnienia, ale wciąż nie doczekaliśmy się ich polskiego tłumaczenia. O jej życiu nakręcono kilka filmów fabularnych, najgłośniejszy z nich to Mussolini i ja, gdzie w rolę Eddy wcieliła się znana amerykańska aktorka Susan Sarandon. Z kolei rolę jej męża, Galazzo Czano, zagrał nie kto inny jak sam Antony Hopkins. Edda Czano Mussolini zmarła w Rzymie w 1995 roku. Na przełomie XX i XXI wieku zmarły też wszystkie dzieci Eddy i Galeazzo, ale jeden z synów, Fabrizio, w 1991 roku wydał swoje osobiste pamiętniki o wymownym tytule, gdy dziadek zastrzelił tatę. I jeszcze jedno, pamiętacie pomnik Francesco Nullo, który Czano odsłaniał w Warszawie? Nieoczekiwanie wojna doświadczyła go tylko w niewielkim stopniu i po konserwacji stoi on do dziś w tym samym miejscu w Warszawie, jako monumentalny świadek historii, która wydarzyła się ponad 80 lat temu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nieco przybliżył Wam relacje polsko-włoskie przed wojną. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Dziękujemy naszym patronom i subskrybentom. Trzymajcie się i do zobaczenia.